Cześć, tu Chris, witajcie na kolejnym kursie na temat tworzenia stron internetowych. Podczas ostatniej lekcji utworzyliśmy sobie Hello World, taką prostą stronkę w HTML-u. Będziemy to kontynuować, teraz sobie zbudujemy menu. A więc zaczynamy od nawigacji. W nawigację sobie wrzucimy. Niech to będzie lista nieuporządkowana, czyli UL. I w naszego UL-a wrzucimy sobie jeszcze jakąś informację ID. Niech to będzie na przykład menu. To nam będzie potrzebne później do CSS-a. Te nazwy tutaj, dzięki tym nazwom można bardzo fajnie sobie to w CSS-ie oprogramować i zmieniać po prostu wygląd naszej strony. Jest to bardzo, bardzo przydatna opcja. Dobra, skoro mamy już UL, do UL-a, jak to mówią, potrzebny jest jeszcze LI. Jest to jedyny sensowny element w środku. Zaczynamy od LI, elementu listy naszej. I niech tutaj będzie pierwsza strona, jak się zazwyczaj nazywa, albo główna, albo nie wiem, start. Niech to będzie href równa się, jak to mówią, start HTML. Nie wpisujemy tutaj adresu, bo oczywiście strona będzie nasza w tym samym folderze, co strona start HTML będzie w tym samym folderze, co cała strona. A tutaj zjadłem. Także nie jest to jakiś tam problem. Mamy start HTML. Tutaj sobie nazwę jeszcze wpiszmy naszej stronki. Zamykamy. A już mamy zamknięte, także nawet nie musimy. Nasz edytor automatycznie zamyka, więc nie jest to problem. Kolejny element sobie dodajmy, niech to będzie LI. Znaczy to musi być nawet LI. Fajnie, bo ten edytor Visual Studio Code nie dość, że nam zamyka, może nam całe menu tworzyć, ma tyle bajerów. Wszystkich jeszcze nie znam, ale to poznamy w miarę naszego kursu. Następna stronka, niech to będzie na przykład niech to będzie strona o jakichś portalach, może tam jakieś portale powrzucamy. Href równa się duże litery, sorry, tutaj jest małe litery, coś mi ta klawiatura dzisiaj nawala. portale.html. I tutaj będą portale. Zakończone jest oczywiście. I tutaj wewnątrz sobie zrobimy UL-a. A taką sztuczkę. I w tym UL-u sobie zagnieździmy jeszcze dwa LI, dwa elementy kolejnej listy. Fajnie, że dodaję tutaj te tagi. Href równa się. I tutaj dodajmy sobie, niech to będzie www.pl. Kończący tak i onet. Mamy onet. Żeby się nie powtarzać, bo po co pisać dwa razy to samo, sobie to skopiujemy. I tutaj dodamy na przykład, nie wiem, wp może być pl. To już tam nie ma większego znaczenia. Wirtualna Polska. Oj, błąd. Duże litery, wirtualna Polska.
Eli, fajnie, już mamy ULED zamknięty, więc nie muszę się nawet o to martwić. Co by tu jeszcze dodać, tak się zastanawiam. Tu mamy zamknięcie też LI. Tak, UL, LI zamknięcie. Dobra, zobaczmy, jak to wygląda. Odświeżmy sobie. No jest, mamy już tutaj takie proste menu zrobione, wszystko jest ok. Także możemy coś sobie tam jeszcze dodać, jeśli chcemy. Dobra, kontynuujmy to. Dodamy sobie jeszcze jakieś bajery. Może dodajmy sobie jeszcze jeden LI. Dobra, i to będzie też LI. Faktycznie sobie dodamy LI. A krew równa się. Nie wiem jeszcze, jaką stronę nazwę, będzie na narzędzia, może HTML. Coś sobie tam powrzucamy. Narzędzia, dobra. Coś takiego. I sobie wrzucimy tutaj na przykład kolejnego LI. Niech to będzie AF równa się. Co tam dodać? Może walidator W3. Walidator. Jak to było? W3.org. Jakoś tak chyba, nie? Wydaje mi się, że to jakoś tak było. I to będzie HTML-a walidacja. Bardzo fajna sprawa zresztą. O, tutaj nam coś zażarło, widzę. I dobra, to zamykamy. Pytanie, czy jeszcze coś tutaj dodawać? Tak się zastanawiam właśnie. A może jak już mamy walidację HTML-a, to może sobie dodamy jeszcze walidację CSS-a. Dobra, href. Tak, jaki to był adres? HTTP, dwukropek. I aha, tak, Jigsaw. W3.org. I chyba to było tak jakoś. Walidator. Coś takiego to było, na pewno. Przynajmniej tak mi się wydaje. A to się okaże później, jak sprawdzimy stronkę naszą. Walidacja CSS-a. Jedno jest za dużo. Czy jeszcze coś byśmy mogli tutaj dodać? No już mi chyba do głowy dzisiaj nie przyjdzie. No dobra, starczy tego śpiewania. Zapisujemy stronkę. Odświeżmy, zobaczmy, jak to wygląda. No tutaj widzę, gdzieś błąd mam. Gdzieś jakiś niezamknięty ten. Adresy mam dobre wpisane, bo strony się otwierają. Walidacja nam się otwiera. No narzędzi jeszcze nie mamy zrobionych. WP się otwiera. Onet widzę też. Tego jeszcze nie mamy porobionego, także to się na pewno nam nie otworzy. Przy narzędzia gdzieś tu błąd mamy. Zaraz zobaczymy sobie, jak to tu wygląda. Narzędzia. Gdzieś tutaj mamy błąd. Zaraz sobie go poprawimy. A tutaj jest jakiś, widzę, otwarty. Usuwamy. No gdzieś się zawsze coś może zapodzieć, zwłaszcza że mi ta klawiatura coś ostatnio nawala. Dobra, mamy takie bardzo proste menu zrobione, bardzo fajne zresztą. W następnym odcinku sobie zrobimy animację do tego. Nasze menu będzie działać tak, że jak klikniemy na portale, to się będzie chować.
otwierać, chować, otwierać. I będziemy się tym bawić tak z 200 razy. A jak nam się znudzi, to będziemy robić coś innego. Także dzięki za obejrzenie tego filmiku. Mam nadzieję, że nie zanudziłem na maksa. Też już dawno w HTML-u się nie bawiłem, ale jakoś to jeszcze mi tam idzie. Chyba się jeszcze aż tak bardzo nie starzeję. Dobra, także dzięki, do następnego filmiku. Cześć, trzymajcie się.